Bardzo częstym dylematem osób zainteresowanym kupnem używanego diesla jest to, jak sprawdzić po VIN, czy auto ma DPF. W celu poprawnego rozkodowania VIN najlepiej udać się do autoryzowanego serwisu obsługi. Specjalista w serwisie już po krótkiej chwili zdobędzie informacje, jakie wyposażenie posiadał dany diesel w chwili produkcji, a także jakiej normie emisji spalin podlega. Istnieją również inne sposoby na to, jak sprawdzić, czy DPF jest usunięty. Jednym z nich jest przeprowadzenie oględzin okolic układu wydechowego. Warto w tym celu na przykład przetrzeć chusteczką wylot rury wydechowej. Jeżeli nie będzie ona nadmiernie zabrudzona, możemy przypuszczać, iż filtr odpowiedzialny za magazynowanie cząstek stałych jest na swoim miejscu. My jednak zawsze będziemy zalecali, aby w celu diagnozy stanu układu wydechowego wybrać się do zaufanego serwisu. Tamto po podłączeniu naszego diesla do diagnostycznego komputera fachowiec bez problemu oceni, czy DPF nie został usunięty. Wśród kierowców bardzo popularna jest również lista aut bez DPF, która pozwala im na szybkie namierzenie aut fabrycznie pozbawionych filtra cząstek stałych. Należy jednak mieć na uwadze, iż będą to najprawdopodobniej wysłużone samochody, których koszt eksploatacji będzie porównywalny, a nawet wyższy niż w przypadku auta z DPF. W celu zaczerpnięcia większej wiedzy na temat DPF zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.filtry-dpf-fab.pl.